Agnieszka Gruntkowska, witam w programie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Na początek Kętrzyn dzień po dniu. Andrzej Piaseczny zaśpiewał w amfiteatrze. Bitwa czołgów pod Kętrzynem. Pokazy konne po raz 20. Tłumy mieszkańców i znane wszystkim przeboje. Tego nie zabrakło podczas sobotniego koncertu Andrzeja Piasecznego. Nawet jeśli to, co teraz ważne. Nigdy nie zostanę. Dam ci coś jeszcze. Zawsze dawałem przecież same drobiazgi szczęściu. Nic nie trzeba więcej. Mogę i robię to, mówić o sobie bez jakiegoś krępowania się, że jestem artystą uprawiającym działkę muzyki popowej i robię to bardzo dobrze. Nie wstydzę się tego, robię to dobrze, jestem zadowolony, mam ze sobą całą grupę ludzi od wielu lat wiernych mi, chociaż nie miliony, a tak bywa, kiedy jest moment największego hitu, no to i to jest chyba druga rzecz właśnie, że mam stałe grono odbiorców, do których zawsze trafiam z koncertami czy płytami, które nie są najmocniej przebojowe.
odskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstanie. Duszy stało, sprawna całą. Ty dostaniesz do łóżka podane. Po raz siódmy pod Parczem zagrzmiały pancerne działa, ale po raz pierwszy głównymi bohaterami byli żołnierze wyklęci. Punktem kulminacyjnym mazurskiego pikniku militarnego była Bitwa Czołgów. Po raz pierwszy jednak w historii inscenizacji głównymi bohaterami byli żołnierze wyklęci i niezłomni, walczący w potyczce z Armią Radziecką. Dzisiejsza inscenizacja była przybliżeniem historii żołnierzy wyklętych, niezłomnych, o których wiele lat w Polsce nikt nie pamiętał. Bardzo dobrze, że takie inscenizacje mają miejsce, że my możemy się do tego przyczynić, po to, żeby młode pokolenie poznawało tą historię. Jest ona kontrowersyjna, ale warto, żeby młode pokolenie ją znało. Wszystko się udało? Tak, jesteśmy zadowoleni. Wybuchy, czołgi. Oczywiście temat żołnierzy wyklętych jest tematem trudnym, mało jest informacji na ten temat, ale dzięki rekonstruktorom, naszemu tutaj prowadzącemu, panu Olejce, udało nam się to wszystko odtworzyć i jesteśmy z tej inscenizacji zadowoleni. Widzowie nie mogli narzekać na brak efektów specjalnych. Wybuchy, eksplozje, pożary, chmury dymów. Organizatorzy zadbali o realizm sytuacji. Strzela dwa, jeszcze jest jad. Strzela dwa, jeszcze tak. Pełny agonii. Pełny agonii. A potem z lasu nagle, ku ich zaskoczeniu, wynurzył się rosyjski pancerz. A zatem drugi. I co teraz? Pierwszy raz jestem na takiej imprezie i jestem pod wielkim wrażeniem, jeśli chodzi o organizację i sam przebieg rekonstrukcji. Naprawdę bardzo fajna impreza. Podczas tej inscenizacji odgrywałem teoretycznie Polaka, który był zwerbowany do Armii Czerwonej gdzieś koło 1941 roku. I w ten sposób napotkałem taką dziwną sytuację na froncie, że po drugiej stronie też byli polscy żołnierze, którzy strzelali do żołnierzy radzieckich, a wśród żołnierzy radzieckich, to jak wiadomo, też było tam około 200 tysięcy Polaków. Podczas akurat tej rekonstrukcji odgrywałam sanitariuszkę. Odgrywałem dowódcę drugiej drużyny w oddziale żołnierzy wyklętych i obsługiwałem ręczny karabin maszynowy. Jubileuszowe 20 już pokazy konne w kętrzyńskim stadzie Ogierów za nami. Pomimo tego, że weekend obfitował w wiele wydarzeń, kętrzynianie dopisali i całymi rodzinami odwiedzali kętrzyńskie stado Ogierów. Widzowie mogli podziwiać najpiękniejsze konie zimnokrwiste, a także zachwycać się pokazami z udziałem tych wspaniałych zwierząt. Oplakatowane całe miasto było, że to jest nasza jubileuszowa impreza, dlatego staraliśmy się zebrać jak najwięcej środków, żeby coś nowego zrobić. Przed chwilą mieliśmy występ oprócz naszego codziennego, stałego zestawu młodzieży z klubu jeździeckiego Stado Kętrzyn. Zaprosiliśmy teatr z Warszawy konny, który występuje nie tylko w Polsce, ale również w Europie, na Kawaliadzie, na CSIO w Sopocie.
wspaniały występ, wielkie brawa. Teraz konny Cabriola. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wyścigi powozów, teatr konny, gonitwy, rzymskie rydwany. Te pokazy z pewnością na długo pozostaną w pamięci widzów. Tegoroczny 15. czempionat koni zimnokrwistych również cieszył się ogromnym powodzeniem wśród hodowców. Wyrównany poziom jest i zadowolony jestem z tego, że cała stajnia była pełna, koni, wszyscy przyjechali tutaj, pokazy są, cieszą się do ogromnym powodzeniem i realizujemy program hodowlany nakreślony przez Polski Związek Koni Zimnokrwistych. Poziom jest bardzo wysoki. W porównaniu do lat ubiegłych to jest stawka bardzo taka, no wręcz wybitna. Konie nie tylko z rejonu tutaj warmińsko-mazurskiego, z białostockiego, ale właśnie superczempionka została z województwa mazowieckiego. To jest fenomen w tej chwili na skalę, bo nigdy do tej pory nie było tak, że spoza tych województw takich mocnych w hodowli koni zimnokrwistych zostały te konie w jakiś sposób potraktowane bardzo dobrze i czempionkę mamy z województwa mazowieckiego. Warmia i Mazury oraz Podlasie są zagłębiem hodowli koni zimnokrwistych. Dlatego właściciel Luny, dwuletniej klaczki z Mazowsza, która została super czempionką wśród klaczy rocznych i dwuletnich, nie krył zaskoczenia i wzruszenia. Ta wspaniała klacz Luna ma bardzo ciekawy rodowód. Rodowód jej jest po części tylko 1/4 jest polskiego rodowodu, w drugiej 1/4 jest szwedzki i belgijski, a ojciec Famos niemiecki, z Niemiec sprowadzony był. Niesamowicie jesteśmy dumni i tak nawet nie dociera, bo to jest największy sukces nasz do tej pory hodowlany. Rokowe dźwięki i strzelanina w centrum miasta. Gwiazdy na żywo i na srebrnym ekranie. To atrakcje przygotowane dla mieszkańców miasta w ramach Walkirii. W tym roku program był wyjątkowo bogaty. Mazurski weekend historyczny rozpoczęło mocne brzmienie. W kętrzyńskim amfiteatrze zabrzmiały zespoły. Forteca, proletariat, armia. To jest naturalna rzecz. Jesteśmy stąd, jesteśmy Polakami i odczuwamy to. I tyle możemy zrobić. To tak naprawdę nie my szukaliśmy muzyki, muzyka nas znalazła. Na co dzień nie jesteśmy muzykami, tylko listonoszami.
i my uczymy się przez pryzmat fortecy naszej historii, szacunku do tej ziemi i uświadamiamy sobie o naszej tożsamości, kim jesteśmy. To jest chyba dla nas najważniejsze, że mamy taką możliwość. To nie my idziemy po historii żołnierzy wyklętych, tylko te historie przychodzą do nas, jak my tworzymy muzykę. I to jest duch, który nie umiera. To są najwierniejsi synowie tej ziemi. Nie chodzi też, żeby ich jakoś wybielać, te postacie, bo było wiele akcji odwetowych i tak dalej, ale to była wojna, były inne czasy i łatwo oceniać z pozycji ciepłego krzesła pewne rzeczy. No, my musimy uznać szacunek, honor i stanąć po pewnej stronie. Jako Polacy stajemy po ich stronie. Podawce rokowej energii mieszkańcom nie dane było odpocząć. W sobotnie przedpołudnie ulicami miasta już po raz piąty przeszła defilada historyczna. Zakończyła się ona potyczką między żołnierzami wyklętymi a czerwonoarmistami. Jak ciekawa może być historia, bo Walkiria uczy tak jak i nauczycielka życia, a w nauce dzieje to i niech się dzieje, zatem ten duch kilka, nic innego, tylko Walkiria. Razem z kolegami odtwarzamy 5. Wileńską Brygadę Armii Krajowej. Ja odtwarzam jednego z oficerów tej brygady. Czyli? Czyli porucznika żelaznego, który działał na przykład na Pomorzu Środkowym. Mundur w kroju polskiego, kroju przedwojennego, uszyty w warunkach konspiracyjnych. Dodatkowo polska czapka rogatywka z orłem w koronie. Na piersi charakterystyczny na mundurze ryngraf, który był noszony przez oddziały wileńskie z Matką Boską Ostrobramską. Broń krótka w kaburze. Na kaburze charakterystyczny odznaczenie sowieckie, co może wzbudzać kontrowersję, natomiast jest to trofeum po prostu. Jak udało się ustrzelić wysokiego rangu oficera sowieckiego, wtedy sobie nabijano na kabury ich odznaczenia jako takie trofeum wojenne.
łapki w górę, łapki! Krok! Odłóż to! Dawaj! Łapki na kark! Idziesz! Krok! Kobiecka świnio! Idziesz, idziesz! Od wiosny roku 1945 w tym kraju zwanym Rzeczypospolitą taki pokaz jak ten miał miejsce miesiące do początku lat 50. a nawet później pojęcie niezłomny. To jest mundur z końca wojny, starszego sierżanta, czyli przedostatni stopień podoficerski w Armii Czerwonej. Z czego się składa? Tu mam pepesze, pistolet maszynowy produkowany 1941 roku, spodnie i bluza wzór 43, pas. To jest dosyć prosty ekwipunek, ci żołnierze właśnie tak wyglądali, tak? Nie mieli za dużo na sobie, ładownica do tego karabinu. Torba na maskę przeciwgazową, która często była używana też do różnych innych rzeczy, bo żołnierze z reguły te maski po prostu wyrzucali. Atrakcją była nie tylko sama bitwa, ale również jej widzowie. Wśród publiczności wypatrzyliśmy znanych aktorów. Przyjechali oni do Kętrzyna na zorganizowany po raz pierwszy Mazurski Festiwal Filmów Wojennych i Historycznych. Wieczorem w kętrzyńskim kinie Gwiazda również po raz pierwszy wręczono nagrody m.in. za niepowtarzalne i oryginalne kreacje postaci wojennych czy promocje postaw patriotycznych w filmach. Wśród nagrodzonych znaleźli się Krzysztof Kowalewski i Marcin Kwaśny. Według mnie patriotyzm to nie jest noszenie flagi, to nie jest noszenie orła na piersiach, obojętne czy z tyłu, bo to różnie bywa. To jest w gruncie rzeczy bardzo taka prosta zasada, która polega na respektowaniu pewnych zachowań. I na przykład dla mnie takim zachowaniem jest niewyrzucanie śmieci w lesie. To uważam za patriotyczne. No i dalej możemy rozwijać, prawda, w tym kierunku ten temat, ale to jest to, a nie wrzask na temat patriotyzmu, tarzanie się, prawda, i to wielbienie wszystkich przegranych bitew, przegranych powstań, to owszem, z wielkim szacunkiem, ale nie takie, że to jest patriotyzm, to nie jest patriotyzm, to jest takie chrzanienie po patriotyzmie. Wiedziałem tylko, że rotmistrz Pilecki jest uciekinierem z Auschwitz, twórcą raportów. Nie wiedziałem, że jest bohaterem wielowymiarowym, bo i walczył w Powstaniu Warszawskim, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za swoje zasługi społecznikowskie w czasie II RP dostał Srebrny Krzyż Zasługi, działał na rzecz armii Andersa po wojnie. Wykradł bardzo niekorzystne umowy między Polską a Związkiem Radzieckim, za co między innymi został stracony przez komunistów. I kiedy przeczytałem scenariusz, to wiedziałem, że to jest rola, na którą aktor długo czeka. Bardzo ważna była książka, która była po Biblii była najważniejszą książką dla rotmistrza, czyli O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis. Taka duża lekcja pokory, a na pewno to, co wyróżniało rotmistrza Pileckiego, to olbrzymia pokora.
i wiara w Boga. Myślę, że to, że gdyby tak bardzo nie był człowiekiem wierzącym, to tylu spektakularnych rzeczy pewnie by nie dokonał. Ekipa kętrzyńskiej telewizji kablowej na własnej skórze mogła się przekonać, jak wygląda codzienna praca na granicy funkcjonariuszy z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Wspólny patrol prasowy rozpoczęła wizyta w warmińsko-mazurskim oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie, gdzie zebrani zapoznali się z wyposażeniem i uzbrojeniem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak zauważa rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, formacja ta w ostatnich latach przeszła szereg zmian. Dziś Straż Graniczna nie jest już tą samą formacją, którą była jeszcze kilka lat temu, wchodząc do Unii Europejskiej. Unia Europejska zainwestowała w polską Straż Graniczną ogromne pieniądze i to jest i sprzęt, infrastruktura i wyszkolenie funkcjonariuszy. Dziś dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, który pozwala nam skutecznie bronić polskiej granicy. Ważny jest też czynnik ludzki, ale jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to formacja nasza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Kiedy ogłaszany jest nabór, nierzadko na jedno miejsce stara się nawet 15 osób. Także mamy w czym wybierać, inwestujemy w szkolenia i można powiedzieć, że mamy młodą, wykształconą kadrę. Dziennikarze mieli też okazję zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają nielegalni imigranci w ośrodku dla cudzoziemców. W Kętrzynie przebywają zarówno dorośli, jak i dzieci. Pierwszym etapem podróży na granicę państwową było Parkoszewo, gdzie znajduje się jedna z sześciu wież obserwacyjnych Straży Granicznej. Są to wieże optoelektroniczne wyposażone w głowice do obserwacji terenu zarówno w dzień, jak i w nocy. Ta wieża ma wysokość 50 metrów i zabezpiecza nam teren w promieniu około 10 kilometrów. Wybudowanie wież znacznie wpłynęło na zmniejszenie przepływu nielegalnych imigrantów. Od momentu wybudowania tych wież sytuacja jak gdyby stała się stabilna. Nie mamy takich przekroczeń, jakie miały jeszcze tutaj miejsce w roku 2003-2006, kiedy to były właśnie grupowe przekroczenia nielegalnych migrantów. Pogranicznicy zaprezentowali nie tylko broń, ale i również pojazdy i inne gadżety, chociażby dron. Samochody Straży Granicznej patrolujące granicę wyposażone są we wszystkie niezbędne do kontroli sprzęty. Posiadamy również ze sobą sprzęt mobilny, dzięki któremu możemy sprawdzić na bieżąco dokumenty wszystkich nieznanych nam osób przede wszystkim. Mamy również sprzęt umożliwiający nam sprawdzenie autentyczności dokumentów. Wszystko mamy ze sobą w samochodzie. Mamy również wszelkie druki, protokoły w wersji elektronicznej i papierowej, które nam są niezbędne do pełnienia służby. Okazję do zaprezentowania swoich umiejętności miał również czworonożny funkcjonariusz. Wykazał się znakomitym węchem, odnajdując podłożony pakunek, a także zatrzymując intruza. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie pozostali w tyle, prezentując scenę zatrzymania nielegalnego imigranta. Komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, pełniący funkcję pełnomocnika granicznego, ocenił współpracę z rosyjskimi sąsiadami. W zakresie zabezpieczenia ochrony granicy państwowej ta współpraca prowadzona jest na bieżąco. Nie stwierdzamy jakichś tam niedogodności w tym zakresie. Z mojego poziomu pełnomocnika granicznego spotkania takie odbywane są raz w roku. Następnie pomocnicy spotykają się raz na pół roku. I oczywiście, jeżeli chodzi o komendantów placówek, na bieżąco, w zależności od zdarzeń, które mają miejsce na granicy państwowej. Jakichkolwiek utrudnień do tej pory, które mogłyby wpływać na naszą działalność zabezpieczenia granicy państwowej, do tej pory nie stwierdziliśmy. Natomiast biorąc pod uwagę partnera po tamtej stronie, my jesteśmy Strażą Graniczną Rzeczpospolitej Polskiej i ja liczę tylko i wyłącznie na siebie.
zmiany w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wypowiedział powiatowi kętrzyńskiemu umowę o powierzenie zarządowi województwa funkcji zarządcy dróg powiatowych. Jestem dyrektorem od maja. Sprawa w zasadzie toczyła się, kiedy dołączyłem, ale myślę, że dotychczasowe porozumienie, które było kiedyś nazwane eksperymentem, nie znajdując żadnego monitorowanego efektu, jeżeli chodzi o proces toczenia się, zostało w taki sposób podsumowane. Oczywiście tajemnicą Poliszynela jest, my drogowcy wiemy dlaczego. Nie chcę wchodzić w tą delikatną materię, ale tak prawdę powiedziawszy, w mojej ocenie merytoryczna wartość tego porozumienia trochę faworyzowała powiat i zarząd województwa to dostrzegł. W tej sytuacji powiat jest zobligowany do utworzenia własnej jednostki. Powiat będzie sam zarządzał własnym problemem poprzez utworzenie własnej jednostki. Ta jednostka istniała w szczątkowy sposób, była zarządzana przez dyrektora i przez kilku specjalistów zarządu dróg wojewódzkich, którzy byli wynajęci na zlecenie, a w tym momencie zgodnie z tym, co jest zawarte w porozumieniu, zarząd dróg wojewódzkich przesunie pracowników, których zatrudnił do zarządzania drogami powiatowymi, do realizowania zadań na drogach powiatowych pod skrzydła zarządu powiatu, pod skrzydła zarządu dróg powiatowych i w tym momencie ta jednostka zajmie się zarządzaniem drogami powiatowymi. Jak twierdzi Marek Olszewski, ówczesny starosta i autor porozumienia, po 17 latach powiat stracił wiele korzyści wynikających z porozumienia. W ramach tego porozumienia, które zostało wynegocjowane w 1999 roku na zarządzanie drogami powiatowymi przez zarząd województwa, przez samorząd województwa, można było generować oszczędności związane bezpośrednio z samym zarządzaniem drogami, z całą tą obsługą techniczno-administracyjną, ale również oszczędności w zakresie między innymi obniżania kosztów związanych z utrzymaniem zimowym, czy też bieżącą obsługą i przeglądami i patrolowaniem dróg powiatowych, bo praktycznie negocjując tę umowę od razu wychodziłem z założenia, w momencie kiedy zostałem starostą w 1998 roku, wychodziłem z takiego założenia, że praktycznie chcąc dojechać do zdecydowanej większości dróg powiatowych, trzeba najpierw pokonać drogi wojewódzkie. W związku z tym są to kilometry i puste przebiegi, które powodują i generują koszty. W szczególności dotyczy to utrzymania zimowego i przejazdu sprzętu do pługopiaskarek czy pługów do utrzymania dróg powiatowych. Starostwo powiatowe czekają teraz wydatki. Czekają zarówno wydatki organizacyjne, bo jest kwestia stworzenia odpowiedniego zaplecza kadrowego, ale też będą czekały powiat spore wydatki związane z zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg powiatowych, bo z tego co pamiętam, ostatni zakup inwestycyjny związany z zarządzaniem drogami to odbył się jeszcze za czasów, kiedy byłem starostą i to był zakup samochodu Volkswagena ze skrzynią do utrzymania dróg powiatowych, który został przekazany w eksploatację zarządowi dróg wojewódzkich do utrzymania dróg powiatowych. Sezon w Kętrzyńskim Zamku w pełni. Poza zwiedzaniem obiektu, Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego przygotowało wystawę. Do 25 września oglądać można wystawę fotograficzno-malarską Zamki Państwa Krzyżackiego w Prusach. Autorem tej wystawy jest Mirosław Garniec. Autor wraz z Małgorzatą Jackiewicz-Garniec publikacji Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach. I głównie na materiałach zawartych w tej książce jest oparta wystawa, natomiast jest rozszerzona o teren Pomorza Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej. Oprócz fotografii pana Mirosława Garnca znajdują się też tutaj ilustracje, które w formie artystycznej rekonstrukcji pokazują, jak wyglądały te zamki państwa Krzyżackiego w czasach dawnych, przed zmianami, przed przebudowami. A więc serdecznie zapraszamy na wystawę fotograficzno-malarską do Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wystawa będzie u nas dostępna do 25 września.
Tegoroczny jarmark średniowieczny na świętego Jakuba miał prawdziwie ognistą inaugurację. Na zaproszenie organizatorów wystąpiła gdyńska grupa Ognia Mamadu. Relacja z jarmarku w następnym wydaniu Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Przed nami program na gorąco. Gościem Anety Dunaj będzie nowo mianowany komendant powiatowy policji w Kętrzynie, młodszy inspektor Dariusz Ślęzak. W programie bez komentarza bitwa czołgów z tegorocznej Walkirii. W programie po godzinach rozmowa z Andrzejem Piasecznym. To wszystko w tym wydaniu. Agnieszka Grądkowska, do widzenia. Witam Państwa w programie Na Gorąco. Dziś moim gościem jest komendant powiatowy policji w Kętrzynie, młodszy inspektor Dariusz Ślęzak. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. 13 lipca komendant wojewódzki policji w Olsztynie mianował Pana komendantem policji powiatowej w Kętrzynie. Jakie będą Pana priorytety działań? Czy to będzie kontynuacja tego, co do tej pory było? Tak, będzie to kontynuacja naszych działań. Priorytety nasze wynikają z priorytetów komendanta głównego policji. W głównej mierze chcemy zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego powiatu, dla osób, które tutaj przyjeżdżają, które nas odwiedzają. Mhm. A jakieś zmiany kadrowe? Czy planuje Pan przesunięcia kadrowe, nie wiem, zwolnienia? Tak jak już mówiłem wcześniej, rewolucji kadrowych nie będzie. Zmiany w etacie komendy wynikają z potrzeby wzmocnienia służby prewencyjnej. W chwili obecnej wysłaliśmy do Komendy Wojewódzkiej Policji wniosek o przesunięcie 3 etatów Wydziału Kryminalnego do Wydziału Prewencji. Dlaczego? Za dużo jest policjantów w Wydziale Kryminalnym? Brakuje? Brakuje policjantów? Analiza struktury, którą przeprowadziliśmy we własnym zakresie, jak również analiza przeprowadzona przez policjantów Komendy Wojewódzkiej wskazała, że takie możliwości mamy i z tego korzystamy. Mhm. Wiele mówi się teraz o pracy policji w terenie, prawda? Szczególnie o pracy dzielnicowych. Nie wszyscy znają swoich dzielnicowych. Czy oznacza to, że mają być jakieś większe kompetencje dzielnicowych, czy mają być po prostu bardziej widoczni? Tak jak powiedziałem, priorytetem naszym jest wzrost bezpieczeństwa. Komendant główny wydał zarządzenie odnośnie pracy dzielnicowych. W zarządzeniu tym są doprecyzowane czynności, jakie mają wykonywać dzielnicowi. Generalnie chodzi o to, aby dzielnicowy był coraz bliżej społeczeństwa, aby był rozpoznawalny, aby mieszkańcy znali numer do tego dzielnicowego, kontaktowali się z nim w różnych sprawach. Jest to też pokłosie tego, iż w ostatnim czasie przeprowadzaliśmy konsultacje społeczne, jakby wychodząc do społeczeństwa, i ten dzielnicowy też ma być takim jakby łącznikiem naszym. Mhm. A jak układa się współpraca Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z samorządami, z instytucjami? Współpraca ta układała się i układa się wzorowo. Korzystając z okazji, chciałem podziękować przedstawicielom, naszym samorządom za zaangażowanie, za wsparcie, za zrozumienie idei bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo nie odpowiada tylko policja, ale również jest to rolą samorządów. I takie zrozumienie jest ze strony samorządów.
chciałem tutaj przekazać informację, że w najbliższym czasie Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie dzięki wsparciu z samorządów otrzyma 4 oznakowane radiowozy. Jest to duża rzecz, gdyż no, sytuacja transportowa w naszej komendzie no, jest, powiedzmy, trudna. Czy Kętrzyn jest bezpiecznym miastem? Tak, Kętrzyn jest bardzo bezpiecznym miastem. I jeśli chodzi o przestrzeń czasową, pamiętam ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy opowiadali, jak bezpieczeństwo w Kętrzynie wyglądało. Naprawdę w przeciągu kilku ostatnich lat to bezpieczeństwo uległo poprawie. Oczywiście my robimy wszystko, aby to bezpieczeństwo było jeszcze większe i aby mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie. Mhm. Ostatnio były alarmy bombowe, fałszywe, prawda? Jaka jest procedura? Miesiąc temu chyba bodajże 7 alarmów w ciągu jednego dnia, ostatnio w Świętej Lipce. Jaka jest procedura policji, kiedy dostajecie telefon o bombie, o podłożonej bombie? Procedura nasza jest jasna. Jedziemy sprawdzić to zgłoszenie. Wysyłamy pirotechnika, jeśli jest potrzeba, korzystamy z pomocy Straży Granicznej, gdzie mają psa do wynajdywania materiałów wybuchowych, tak jak było chociażby ostatnio w przypadku zgłoszenia w Świętej Lipce. Także tutaj nasze służby na tym polu bardzo dobrze działają. No i wykonujemy dalsze czynności procesowe, tak, w trybie artykułu 308, czyli przyjmujemy zawiadomienie, robimy oględziny, staramy się ujawnić jakieś ślady. Oczywiście też sprawdzamy pocztę, bo to przeważnie drogą mailową przychodzą takie informacje. I w dalszej części to już jest w ramach prowadzonego postępowania. Czy udaje się szybko namierzyć IP z komputera, którego był wysyłany taki mail? Oj, z tym jest różnie. Jest różnie, jeśli jest to adres krajowy, to tutaj z tym nie ma problemu. Czy łatwo jest walczyć z przestępczością komputerową? Bo to jest taki teraz, prawda, nowy rodzaj przestępczości i jest bardzo taki szerokie spektrum, prawda, bo od jakichś kradzieży wymuszeń różnego rodzaju poprzez dręczenie, prawda, w sieci również, tak, a także pedofilię. Także to jest bardzo, to są bardzo różne przestępstwa. Czy łatwo jest z tym walczyć? Z uwagi na to, że ta przestępczość ewoluuje, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie powstał specjalny wydział do walki z cyberprzestępczością. Jest on wsparciem dla komend powiatowych w tego typu właśnie zgłaszanych sprawach. W głównej mierze policjanci zajmują się takimi przestępstwami jak pedofilia, gdzie jest to bardzo poważne przestępstwo, ale również też wspomagają naszych policjantów przy, powiedzmy, takich sprawach dla nas codziennych, czyli oszustwach internetowych, gdzie po prostu staramy się ustalić sprawcę i go rozliczyć za to jego działanie. Także jest to żmudna praca, niemniej policjanci notujemy sukcesy na tym polu. Dobrze. Jak ocenia Pan nowe uprawnienia służb, w szczególności policji, wynikające z nowych aktów prawnych, dotyczących zwalczania terroryzmu, prawda? Bo też ostatnio... Tak. Nowa ustawa reguluje zadania poszczególnych służb, w tym zadania policji. Zadania te są bardzo szczegółowo sprecyzowane. My cieszymy się, że mamy te zadania wymienione. Te działania, które my podejmujemy, do których jesteśmy zobowiązani przy zagrożeniu terrorystycznym, dla nas one są jasne, oczywiste. I myślę, że w przypadku takich zgłoszeń, takich działań, my będziemy z tych instrumentów, z tych narzędzi jak najbardziej korzystać.
Mówi się o tej ustawie, że jest ustawą inwigilacyjną. Czy to prawda? Nie zgodzę się z tym, bo ta ustawa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, ludziom, tak, naszego kraju. I to jest najważniejsze. My działamy zgodnie z literą prawa i te działania, które podejmujemy, to są działania podejmowane tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. I wracając jeszcze na nasze lokalne podwórko. Teraz trwa nabór, zresztą to jest ciągły, prawda, nabór do policji. Czy nie ma braków kadrowych u nas w naszej Komendzie Powiatowej Policji? Czy są planowane jakieś nowe etaty, nowe przyjęcia? Sytuacja kadrowa w naszej komendzie jest dobra. Na chwilę obecną posiadamy 2 wakaty. Przypomnę, że stan etatowy naszej jednostki to jest 129 etatów. W najbliższym czasie nie ma planowanych przyjęć do Kętrzyna. No, wynika to z tego, że jednak inne jednostki borykają się z większymi brakami kadrowymi. U nas te 2 wakaty to są wakaty w Komisariacie Policji w Reszli, w Komisariacie Policji w Korszach. One, powiedzmy, no, nie wpływają tak na poziom naszej pracy, jakby się mogło wydawać. To 2 naprawdę nie są duże braki. A czego oczekuje się od kandydatów na policjantów? Jakimi cechami powinien się wykazać taki kandydat? Nabór prowadzony jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Tam są poszczególne etapy, poszczególne procedury, które kandydaci muszą przejść. Na pewno jest to sprawność fizyczna, jest to sprawność psychomotoryczna. No i oczywiście komisje lekarskie, które później kandydaci muszą przejść. Po przejściu całości są przyjmowani do policji, odbywają szkolenie podstawowe, no, adaptacja zawodowa, czyli przeważnie są to służby jeszcze w oddziałach prewencji, bądź też w Warszawie, bądź w naszym przypadku w województwie zachodniopomorskim. No i taki policjant później przychodzi do nas do służby i pracuje. Pierwsze kroki stawia tutaj u nas na mieście, na ulicy. Trwają właśnie obchody Święta Policji. Były już obchody centralne, wojewódzkie. Niedługo będą obchody nasze właśnie powiatowe. Czego można życzyć policjantom, panu również, z okazji pana święta, z okazji Święta Policji? Przede wszystkim chciałbym życzyć swoim policjantom spokojnej służby, bez wydarzeń nadzwyczajnych, bezpieczeństwa, zrozumienia i wsparcia ze strony rodzin, gdyż nasza służba jest ciężka i to wsparcie naszych rodzin jest nam bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziś w studiu, w programie Na Gorąco, gościem był komendant powiatowy policji w Kętrzynie, młodszy inspektor Dariusz Ślęzak. Thank you.
strefa, która znajdowała się pod kontrolą oddziałów rosyjskiego III Frontu Białoruskiego. I takie obrazy na co dzień przewijały się przed oczami mieszkańców Żygliszek, Fajkiszek, Żygliszek, Staniszek, tych, którzy pamiętali przemarsz niejednej armii i niejednego wojska. Sierpień roku 1945 dla tych, którzy za dom mieli las, był miesiącem niezwiastującym bynajmniej spokoju. Lato. Kończyło się upalne lato, ale nie był to czas bynajmniej żniw. Zgodnie z wytycznymi SMIERSZ całe zaplecze frontu wschodniego miało być oczyszczone, a każdy myślący inaczej i każdy reprezentujący inną formację niż Armia Czerwona traktowany był jako wróg. Gdzieś tam z dala od terenu, w sztabach rosyjskich jednostek, zapalające decyzje przekazywane były drogą radiową jak najszybciej. Po to, że pierwszoliniowe oddziały znajdowały się hen gdzieś pod Berlinem, było faktem. Na zwykłych łąkach, gdzie stały stogi i czekały na to, żeby zebrać plon z ziemi. Niby dlaczego pojawiali się mężczyźni w innych mundurach. Sierżant Konar, który słyszał ten głos swojego dowódcy przez ostatnie półtora roku, wiedział, co do niego należy. Wtedy, kiedy wyprowadził cały pięcioosobowy patrol z lasu. I ten zwykły patrol, wypuszczony na drogę, miał przynieść do ich miejsca postoju, do leśnego obozu informacje. Czy tam, gdzie będą się przebijać, czy tam jest cicho, czy tam jest przeciwnik. Ale wtedy, kiedy wynurzyli się w liczbie drużyny, a potem plutonu i kiedy wmieszali się w cały teren, ciągle nie byli zauważeni przez tych, którzy przeciwko nim za niebawem mieli stawać. Na tej drodze pojazdy pancerne widzieli codziennie. I tym razem okazało się, że pomysł na przebicie był dobry. I tylko sanitariuszki, które przemykały za ich plecami, każda z nich zadawała sobie pytanie, ilu trzeba będzie opatrzyć, ilu. Bo wtedy, kiedy eksplodował ładunek i kiedy ogłuszona załoga wozu bojowego, nie wiedząc co się dzieje, zgłupiała, wtedy padły pierwsze strzały. Wtedy z tamtej właśnie strony, z której nadciągał oddział rosyjskiej piechoty, palba karabinu maszynowego i broni maszynowej, tej w rękach nieostrzelanego żołnierza wzięła górę. A potem ktoś rzucił pierwszy granat, a potem drugi, a potem słyszeli już tylko jedno. Bo Marceli mówił, naprzód, naprzód, skokami naprzód. I kiedy przeskakiwali przez tą drogę, przez 10-15 metrów, i kiedy każdy z nich otwierał ogień, i kiedy widzieli jak przeciwnik zaczyna się wycofywać. Gdzieś w środku pojawiło się pytanie. Czołg? Czołg? Czołg bez obsługi? I wtedy w umyśle porucznika Marcelego pojawił się tamten obraz. Przecież ja mam kilku po przeszkoleniu technicznym. Ale jeszcze słychać było ogień i widać było dym, który niósł się przez pobojowisko. Pytanie, kto był panem terenu? Po dymu było coraz więcej, a przeciwnik zaczął się wycofywać, choć wsparcie i przewaga po jego właśnie była stronie. Było lato roku 1945. Był zwykły dzień, weekendowy, jak po latach wypowiedziano. Dzień, kiedy jeden z oddziałów Armii Krajowej przebijający się z Puszczy Rudnickiej znalazł się w samym sercu wydarzeń, już na lewym brzegu Niemna. I wtedy właśnie trzeba było podejmować decyzję, co zrobić. Jedno spojrzenie rzucone w pole, a potem czujne za pośrednictwem lornetki. Komu mieli ufać? Komu? Jeżeli w lesie pod jego rozkazami byli przez ostatnie półtora roku i kiedy każde jego słowo stanowiło być albo nie być, i nie chodziło o żadne szekspirowskie odsłony. Chodziło o to, jak wynieść całą głowę z tego paskudnego miejsca, z tej drogi, na której chwilowo byli panami.
Mak i Żmija. Natychmiast do czołgu. Mak i Żmija. Pamiętał, że zarówno jeden, jak i drugi mieli za sobą przeszkolenie w broni pancernej. A potem, kiedy zastukano w pancerz i kiedy wyszli ci, którzy tworzyli jego załogę, słychać było: tank nie работает. Zatem my w mienu pojechali. A potem krótkie spojrzenie, okazało się, że to było tylko ogłuszenie. Mak i Żmija, sprawdzić stan wozu. Mak i Żmija. Rodziło się jakieś szalone pytanie. Rodził się pomysł. A może jednak uda się uruchomić ten pojazd? Bo jeżeli mieliby go w swoich rękach, jeżeli. Czego chciał? Chciał uratować swój oddział. Za co odpowiadał? Za kilkadziesiąt ludzkich istnień. Był przekonany tylko i wyłącznie, że jeżeli tego dnia nie przejdą przez tą drogę, to hen dukt prowadzący na Białowieżę, bo tam chcieli się dostać, będzie odcięty. Tam w głębi, gdzie była droga, wszystko się uspokoiło. Nie było już rosyjskiej piechoty, która przestraszona ogniem wycofała się. I było tylko dwóch tankistów, którzy nagle wypytani zdradzili wszystkie detale. A potem wynurzył się trzeci. A potem poszło po raz kolejny w umyśle dowodzącego oddziałem. Pan Bóg kulę nosi, ale tylko wtedy, kiedy żołnierz strzela. I jeżeli kula z Mosina trafiła jednego z jego podwładnych, spoglądał. Cóż, strzała dwa, agoń nam nużny, agoń. Strzała din, ja płoniał, strzała din, ja płoniał. I gdzieś tam w eterze mknęły tylko krótkie informacje przekazywane z oddziału, który został pobity, a następnie przekazywane do baterii moździerzy, która znajdowała się hen gdzieś za nimi. Wiedzieli tylko jedno, że na drodze stracili czołg. Nie wiedzieli, kto jest przeciwnikiem, ale to, co mówił oficer polityczny, było dla nich czytelne. Siegda polskie bandyty, siegda, to nie nasze. Kiedy bandaż i woda stanowiły w zasadzie podstawowe wyposażenie. I nawet w chwili, kiedy cieszyli się tym chwilowym, momentalnym sukcesem, nie przypuszczali, że to dopiero początek całego teatru. Tak jakby z lasu wynurzyła się dwójka, której nikt nie zna. A z lasu właśnie wyszło tych dwóch. I kiedy podszedł do nich patrol, okazało się, że... A wy kto? A my milicja. A jaka milicja? No, ludowa. A potem, kiedy ci, którzy mieli w łapach steny, Sturmgewehry i MP, spoglądali na swoich pobratymców, którzy nagle podnosili ręce, to komu służycie? Komu? No władzy, a jakiej? I kiedy nagle spojrzeli na piersi tych, którzy mieli na nich ryngrafy, i kiedy słychać było ten gdzieś jakieś gwałtowne bicie serca, zaprzedaliście się. Z kim jesteście? Zatem jest tylko jedna Polska. Jest tylko orzeł w koronie, jest tylko jedna biało-czerwona. Jesteśmy my. Ostatni, pozostały tu oddział. I cóż z tego, że nosisz tą opaskę? Cóż z tego, skoro nie taką przysięgę składałeś? I popełnili błąd. Popełnili. Bo skupili się i nie byli już rozrzuceni w tyralierze. A w tym skupieniu każdy pocisk, który mógł eksplodować, mógł wywołać straty. Zatem jak rozmawiać z tymi, którzy byli teraz w ich niewoli? I zdumiony patrzył oficer Armii Czerwonej na to, czego nie rozumiał. Noż to, paliaki, no jak? Wy nie możecie dogadać się z sobą? No jak? Dla jego była tylko jedna Polska, wyzwalana spod niemieckiej okupacji. A te ordery, które miał na piersi, sugerowały jednoznacznie, że jego kariera w Armii Czerwonej rozwijała się. Zatem i spytał oficera noszącego orła w koronie, dlaczego tak jest? I zdziwiony usłyszał, że oni nie chcą ludowej władzy. Oni nie chcą tego czegoś, co przyszło wraz z Armią Czerwoną. Oni nie chcą Urzędu Bezpieczeństwa.
Oni nie chcą takiej Rzeczpospolitej, a taką jej im przyniesiono. Kiedy ostatni raz i wtedy właśnie, kiedy dwójka z nich zapomniała, że to jednak jest wojna, wtedy tam 200, 100, niepełne 50 metrów przed nimi. Jeden, drugi, trzeci eksplodujący pocisk. I ten, który miał za sobą szkolenie wojskowe, wiedział, że to nic innego, tylko wstrzeliwanie się młodzieży. Strzeła dwa, Jabiżu. Strzeła dwa, Jeszio, 100 metrów. Strzeła dwa, Jeszio, 50. Strzeła dwa, Jeszio, tak. Pełny agonii. Pełny agonii. A potem z lasu nagle, ku ich zaskoczeniu, wynurzył się rosyjski pancerz. A zatem drugi. I co teraz? I jeżeli podchorąży mija, nie wiedząc co ma robić, odruchowo skoczył do wozu bojowego, a wraz z nim dotychczasowy jeniec w rosyjskim mundurze naprzeciw siebie. Stanęli pancerz w pancerz, zawodowcy i amatorzy. A samochód pokazywał, że nic innego, tylko wsparcie rosyjskiej piechoty wchodzi właśnie do akcji. I znowu na prostej drodze, pod brzydkiej mami, zmieniło się wszystko jak w kalejdoskopie. Już nikt nie pilnował tych do niewoli milicjantów. Zaczęło się wszystko wymykać pod kontroli. Naprzeciw siebie, a potem poszła po linii komenda. Naprzód! Co 5, co 10 metrów. Skokami naprzód! I rzeczywiście, widać było, że miał posłuch u tych, którzy mu ufali. Bo każdy z nich, słysząc naprzód, poszedł do przodu. A gdzieś tam, na wysokości trwałej linii, rozwijała się linia rosyjskiej piechoty i naprzeciw siebie lazły dwa pancerne potwory. I cóż mógł czynić rosyjski celowniczy, widząc, że... Товарищ лейтенант, это наш танк! Наш танк! Какий наш? I rzeczywiście, kiedy zerknął przez peryskop, zobaczył tą samą sylwetkę, w tym samym kolorze. I nie rozumiał, dlaczego wieża tego czołgu kierowała się w ich stronę. Naprzeciw siebie stojąc, a potem podchorąży żmija krzyknął ognia. I kiedy padł pierwszy strzał, i kiedy 76-mm armata ożyła, i kiedy w pocisk poszedł rykoszetem, wtedy Wojtalianow zrozumiał, eta nie nasz, eta nie nasz. A wokół nich działy się sceny, których nie byli świadomi. Na linii zaległa zarówno rosyjska, jak i polska piechota. Widać było wyraźnie, że przewaga ogniowa jest po stronie rosyjskiej, bo to oni ruszyli do natarcia. Jak nieskładnie, nie w szyku, bez szkolenia. Widać wyraźnie, że żółto dzioby. I widać było też, jak oficer z błękitnym otokiem krzyczał: Nuż to! Wsie w pieriod! Nuż to! No skazał! Znajdź jeszcze ten prikaz! I zdziwienie na twarzy malujące się. Niby skąd? Niby gdzie? Dlaczego właśnie tu? Przecież nigdzie nie ma Germańców. A kto mówił, że po drugiej stronie byli Germańcy? Panie poruczniku, droga do wsi jest obcięta. Panie poruczniku, ich jest więcej. Panie poruczniku, my mamy tylko jeden KM. Panie poruczniku, cicho! Cicho, Mak! I kiedy oficer, który miał za sobą doświadczenie leśne, widział, jak wynurzał się jeden za drugim z rosyjskich żołnierzy, widział, jak kopani w tyłki przez podoficerów i oficerów szli, widział, jak przewracali się, zrozumiał jedno. To było młode wojsko, nieostrzelane. To oni mieli przewagę. Te półtora roku w lesie, te półtora roku oko w oko z przeciwnikiem i ten cholerny strach. Ale kiedy zobaczył, że miny moździerzowe eksplodowały coraz bliżej
osiągając coraz większe skupienie, poszło po linii. Do przodu! Do przodu! I jeszcze nie słyszeli, a pomimo wszystko, pomimo huku, krzyczał: naprzód! Naprzód! I kiedy podniósł się pierwszy, drugi, a potem piąty, słyszeli cały czas to samo: naprzód! I kiedy zamilkł zarówno jeden, jak i drugi wóz bojowy, i kiedy uszkodzenia były trwałe, i kiedy żmija przez peryskop widział, jak jego koledzy z lasu wynurzali się, natężenie ognia było coraz większe. Rojem! Rojem! Skupić broń maszynową na czole. Rojem! Przejść przez tą piechotę. To tylko droga. Dalej jest tylko las. Zwykły las. Do przodu. A potem krzycząc i dając znak jeden i drugi. I kiedy podniosła się pierwsza sekcja, a potem druga. I kiedy obie drużyny poszły do przodu, lewe skrzydło. Naprzód! Wtedy, kiedy doszli do drugiego czołgu, załoga nie dawała znaków życia. Nie pytali ani siebie, ani kogoś innego, kto jest pod pancerzem. Słyszeli tylko jedno: tyle lasu. I kiedy w tym ostatnim odruchu podnieśli się, kiedy w tym ostatnim odruchu, zmęczeni biegiem, podnosząc, widzieli jeszcze oficera bolszewickiej armii, który próbował strzelać do nich, a potem, kiedy rzucił granat, to był ostatni obraz w jego życiu. I kiedy strzał za strzałem zaczęły oczyszczać całe pobojowisko, jakąż dumę mieli, widząc, jak polityczny komisarz ucieka, jak zwykły zając, przed nimi, prostymi ludźmi z lasu. Panie poruczniku, straciliśmy 4 ludzi. Panie poruczniku, zostawić. Nie mamy czasu, żeby pogrzebać. Panie poruczniku, a ten samochód zostawić. Panie poruczniku, do lasu, do lasu. Panie poruczniku, co z nami będzie? Co z nami będzie? I jeżeli pytali jeden drugiego, i jeżeli wtedy, kiedy udzielali sobie wzajemnej pomocy, jeżeli przed nimi znajdowała się ściana drzew i całe pobojowisko nagle przestało mieć tamten wymiar, to nie był film dla kogoś, kto miał 18, 20 lat, w chwili, kiedy dziewczyna podchodziła i pytała: wszystko dobrze? A potem, kiedy w amoku walki nikt nie czuł, że pocisk przeorał ramię. Huzar, ojciec Jan, ogień, orlik, łupaszko, ksiwój, zebra, żyrafa. To tylko pseudonimy, a ile nazwisk za tym się kryje? Ile w historii Rzeczpospolitej jest białych plam do wypełnienia? Po to, żeby po czymś takim, czego Państwo byliście świadkami, zrozumieć, że dopiero po okrągłym stole nadzieja ożyła, a po wolnych wyborach okazało się, że można o nich mówić, pisać i kręcić filmy. Bo to ku pamięci tych, którzy do końca zostali obok Roya. I to już wszystko, a może aż wszystko. Technika firma Pirolife. Oprawa muzyczna, geniusze z Iławy. Głos Państwu zauważył i czas zabierał Andrzej Olejko. We'll be right back.
Dzień dobry. Dzisiejszego gościa w programie Po godzinach przedstawiać nie trzeba, ale żeby formalności stało się zadość, Andrzej Piaseczny, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło, dziękuję. Andrzeju, w przyszłym roku będziesz obchodził 25-lecie pracy artystycznej. Ćwierćwiecze. Jak byś podsumował ten czas? W ogóle nie podsumowywałbym i tak naprawdę to, ponieważ niestety jestem zmuszony trochę, żeby ta myśl mi chodziła po głowie, to ja się przed nią bardzo opieram. Zmuszony dlatego, że mój management wymyślił, że w przyszłym roku będziemy grać takie koncerty 25 lat. A ja sobie myślę, że chociaż oczywiście nie da się i może do końca nie trzeba uciekać od różnych rocznic i podsumowań, to najpiękniej jest, jak człowiek jeszcze ma w głowie tyle myśli, żeby chciał realizować normalne, zwykłe, codzienne, bieżące projekty, a nie uciekał się do haseł typu właśnie 500 lat, 25 lat, 1000 lat i tak dalej. Więc ja staram się myśleć w ten sposób, żeby mieć ciągle jeszcze coś własnego do powiedzenia i do zrobienia i mam i właśnie zacząłem robić. Natomiast wracając do tej rocznicy, to proszę mi pozwolić jeszcze zastanowić się nad tym na koniec roku. Jak już będę zmuszony faktycznie pojechać w taką trasę, to wtedy będę opowiadał o 25 latach. No ale tak chyba już jakiś czas refleksji nadchodzi, bo nawet twoje piosenki tak na przestrzeni ostatnich lat trochę więcej refleksji w niej odnajduje. O sensie życia, o tym, co warto. Ja w ogóle jestem refleksyjnym człowiekiem i tak naprawdę nie wiem, jak czas wspomaga tę refleksyjność. No pewnie oczywiście. No. Dzisiaj mam tyle lat i ile mam i kiedy miałem 25, to łatwiej znacznie było mi jakiś taki, no nie bezmyślny, ale spontaniczny uśmiech nosić na twarzy i jemu się poddawać, a kiedy czas płynie, to tych refleksji jest coraz więcej, natomiast ja na co dzień nie staram się w ogóle nad tym zastanawiać. Naprawdę. Jest dobrze, kiedy żyjemy tym, co jest dzisiaj, niekoniecznie dzisiaj, już teraz, na talerzu, ale kiedy stwarzamy wokół siebie taki świat kilka dni, tygodni w przód, w tył, w którym czujemy się dobrze, jak w gniazdku ciepło i nie musimy uciekać się do rozważań na temat tego, co było w przeszłości, ani wybiegać zbyt daleko w przyszłość ponad plany, które realizujemy albo za chwilę mamy zrealizować. A co uważasz za swój największy sukces? Jaka pierwsza myśl ci przychodzi do głowy? To, że mówiąc oczywiście o muzyce, to jest to, że dwie rzeczy, albo może trzy nawet. Pierwsza to jest ta, że mogę i robię to, mówić o sobie bez jakiegoś krępowania się, że jestem artystą uprawiającym działkę muzyki popowej i robię to bardzo dobrze. Nie wstydzę się tego, robię to dobrze, jestem zadowolony, mam ze sobą całą grupę ludzi od wielu lat wiernych mi, chociaż nie miliony, a tak bywa, kiedy jest moment największego hitu, no to i to jest chyba druga rzecz właśnie, że mam stałe grono odbiorców, do których zawsze trafiam z koncertami czy płytami, które nie są najmocniej przebojowe. To jest na pewno druga rzecz. A trzecia to jest to, że przez te faktycznie 25 lat udało mi się co najmniej trzykrotnie wspiąć nie tylko na szczyt, ale na pewno na pierwsze miejsce. I mówię o wspinaniu, a nie o byciu na pierwszym miejscu, dlatego że pierwsze miejsce się zdarzają. Pierwsze miejsca się zdarzają. I jeśli ktoś chce się utrzymać w tej pozycji za wszelką cenę, to zwykle spada z hukiem stamtąd. Ja nigdy tego nie próbowałem robić, ale też zdarza się, że na ten szczyt ponownie
nie uda się nigdy wyjść. Mnie się to zdarzyło 2 albo 3-krotnie i dzisiaj jestem zupełnie spokojnym człowiekiem, chociaż w ramach, tak jak mówię, tej muzyki popularnej, która tak naprawdę wpisana w swoją myśl przewodnią ma to, żeby starać się o te pierwsze miejsca. Czasy się zmieniły. Ty zaczynałeś od festiwali, występowałeś na debiutach w Opolu, potem trafiłeś do zespołu Mafia. Wspólnie tworzyliście muzykę, ty przez te 20 parę lat też tworzyłeś, właśnie tak jak sam wspomniałeś, ciężko pracowałeś, żeby trafić na te pierwsze miejsca. Dzisiaj wystarczy tak naprawdę nagrać utwór, wrzucić go na YouTube i jest się kimś, jest się sławnym, ma się więcej odsłon niż artysta, który pracuje długo. No właśnie, chciałbyś zaczynać w dzisiejszych czasach karierę, czy wolisz to, co ty miałeś? Nie, ja w ogóle nie chciałbym nic zmieniać, bo niezależnie od tego, że w mojej drodze zdarzyło się kilka rzeczy, o których wolałbym zapomnieć, albo nawet kilka takich, których się wstydzę, to już w pełni wymiaru życia, nie tylko mówiąc o życiu artystycznym, to z całą pewnością nie chciałbym się nadawać, namówić na to, żeby coś zmieniać, dlatego że jestem konsekwencją tego, jaki byłem. Powodzeń i błędów. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że trzeba się dobrze dzisiaj czuć ze sobą, wiesz, no staram się żyć w taki sposób, żeby nikt nie chciał mi napluć w twarz i to jest najważniejsze, a teraz jeśli mówisz o tym, kiedy ja, czy ja wolałem zaczynać wtedy, czy wolałbym teraz, czy teraz jest łatwiej, czy i tak dalej, ja tego nie wiem, ja w ogóle nie chcę tego rozważać. To, że wystarczy nagrać piosenkę, no kiedyś też wystarczyło nagrać i łatwiej ją było otworzyć w radio niż dzisiaj, więc to nie jest takie proste, te porównania nie są takie proste. Poza tym jest jakaś ułuda w tym, że wystarczy nagrać piosenkę, wpuścić do YouTube'a i ma się miliony odtworzeń. Które piosenki są ludzie zaczynają lubić, to widać potem w życiu, a milion odsłon można kupić, To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że i dawniej i teraz zdarzają się artyści jednego przeboju. I bardzo często. No i najlepszym życzeniem, jakie w ich kierunku można wysnuć, najlepsze życzenie jest takie, żeby zdarzało im się więcej takich piosenek i wtedy ta droga ma jakiś sens. Takich artystów produkują również programy talent show typu The Voice of Poland. Po co idą tam artyści, wszyscy wiemy. Ale po co idzie Andrzej Pioseczny po raz kolejny, bo wracasz na fotel jurorski w kolejnej edycji, dalej jesteś. Co daje ci ten program? A po co idą tam artyści? Bo ciekaw jestem, co wiemy. Młodzi artyści, zdobyć sławę, popularność, nagrać płytę. No tak. A dlaczego idzie Andrzej Pioseczny na fotel jurora? Okej, to nie zrozumiałem pytania, dobrze, że doprecyzowałaś. Po co? Wiesz co, to jest wyjątkowo fajna przygoda, ale też dla mnie wyjątkowo fajne doświadczenie, bo ja dzisiaj, będąc czynnym artystą, nie tylko tym odcinającym kupony, ale nagrywającym płyty, właśnie pracuję nad swoją płytą, spotykam ludzi, którzy dokładnie to samo chcą zacząć robić, tylko z innej pozycji. Jeśli mówić by o świetle nas wszystkich, tak, które z całą pewnością mamy, to ja, moje światło jest dzisiaj może jak jesienne słońce. Nie parzy, ale ciepło grzeje. A bardzo ciekawie jest spotykać ludzi, którzy potrafią się zachłysnąć tym, co chcą zrobić, którzy wkraczają dopiero gdzieś w ten świat, z którym muszą się zmagać, a dzisiaj będą myśleć, że wszystko jest łatwe, proste i jest dla nich z całą pewnością pierwsze, mają z całą pewnością bardzo dużo zapału, takiego ognia, kurczę, którego ja z całą pewnością po tych 25 latach im zazdroszczę. I bardzo ładnie się jest z nimi też troszkę spierać i potykać, bo proszę mi wierzyć, że ja, będąc w wieku większości tych ludzi, też wszystko wiedziałem. Też wiedziałem wszystko lepiej i myślę, że gdyby ktoś mówił mi
wtedy, jak będzie lepiej, jak można coś zrobić inaczej i tak dalej, to równie mocno bym się stawiał. Równie hardy byłbym, jak ci ludzie dzisiaj. Ale ja też nie staram się im niczego narzucać. Ja chcę tylko powiedzieć, słuchaj, jesteś interesująca, interesujący. To mi się wydaje w tobie dobre, to mi się wydaje niedobre. Spróbuj tak, bo może się okazać, że to jest fajniej. Nagraj się i odsłuchaj. Spróbuj jeszcze raz, nagraj się znowu i odsłuchaj. A jeżeli jesteś przekonana, że to, co mi się nie podoba, jest fajne, to rób swoje. Ludzie cię zweryfikują, bo tak na koniec się to dzieje. I w moim przypadku, i w przypadku tych ludzi. Więc to jest naprawdę genialna przygoda. Jeszcze na koniec jedno pytanie, twoją ostatnią płytę. Odważny pomysł, odważny projekt. To są tak naprawdę hity znane, no powiedzmy, w całej Polsce każdy potrafi zanucić większość tych piosenek. Nie bałeś się? Nie, nie, nie. Trzeba być odważnym i szczególnie wtedy, kiedy właśnie ma się tyle historii za sobą, to tej odwagi nie można sobie oszczędzać. Ale wiesz co, powiem ci tak, że to wcale nie jest pewne. Gdybym tak naprawdę zaczął rozważać, zastanawiać się, rozbierać na czynniki pierwsze, czy większej odwagi potrzeba było do tego, żeby nagrać tego rodzaju hity, czy dzisiaj potrzeba mi większej odwagi, żeby wrócić do swojego popowego świata i nagrać nową swoją płytę, która będzie musiała się zmagać z ludźmi o to, żeby stała się hitem dopiero. Zapewne wielokrotnie byłeś już o to pytany. Co? Bo w dużej mierze sukces tej płyty wpłynęła na to praca Roberta Lewandowskiego. I nie jest to ten Robert, o którym wszyscy myślą. No, to znaczy, no pewnie, że tak, bo zamysł polegał na tym, żeby orkiestra, żeby nie tylko mieć orkiestrę symfoniczną, ale żeby ona po prostu grała najwyższej klasy aranżacji. I to się nam udało zrobić. To jest też przygoda i umiejętność spotykać w życiu ludzi, z którymi można współpracować i składać ten klocek w całości. Nie tylko strawny, ale taki, który będzie jakoś tam fajnie świecił. To mi się udawało i to mi się udaje dzisiaj, bo płytę, która pojawi się nie wcześniej jak na jesieni przyszłego roku, ale na początku przyszłego roku już pierwsze zajawki, to robię z Anią Dąbrowską i od wielu, wielu lat miałem na to ochotę. Dzisiaj dopiero nam się udało to, udaje powoli to realizować. Czekamy z niecierpliwością. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Piaseczny. Bardzo dziękuję.